Cześć wszystkim, witam was w 8 odcinku z Prince of Persia 3D. Wznawiamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli przed tym śmiesznym gościem, który prawdopodobnie jest szefem tego poziomu, tej biblioteczki, tego pałacu. I jak patrzą, to wygląda jakby trzymał miecz, ale tak naprawdę wygląda to, że trzyma jakiś topór. I tu, jak widać, zapisać nie mogę, więc będzie trzeba zejść na podłogę i mieć sporą nadzieję, że on nie zdąży do nas dobiec. Tylko my, o, cyk, sejwik. No i teraz możemy na bezpiecznie sobie do niego podejść i z nim zawalczyć, spróbować. Siema, gościu. Ile ty masz zdrowia, jakie straszne, już się boję. Dobra, pociśniemy go na piźnie raczej. No, nie ma on jakiejś włóczni albo nic w tym stylu, więc może wcale nie będzie taki mocarny. A może i nawet uda się bez straty zdrowia tą walkę ukończyć. Ale muszę pamiętać o blokowaniu, no bo jednak ono jest kurde ważne. Żebyś z tym gościu nie zablokował jednego ciosu i nie uderzył mnie od razu. Że nie mógł nic z tym zrobić. Na razie stracił chyba z dwie fiolki, chyba nie więcej. Może troszkę się do niego zbliżymy, właśnie. Aj! Troszkę jednak kurde straciłem zdrowia. Jedną fioleczką. A gościowi... O kurna! No zaraz z tym mnie pokona. Wypierniczaj. Nie no, mam zero praktycznie. No nie. Na jeden cios padam. Słabo. Niedobrze, ale... Wiecie, to jest ciekawe całkiem, bo on stoi na nas tyłem. Więc może dałoby radę zrobić sztuczkę. I na przykład do niego podejdziemy właśnie na klęczkach. No, przy grobasku to zadziałało, więc może i tym razem to zadziała. On nam się, widzę, flexuje mięśniami, sobie je ogląda. Ale się drapie po główce, co by dzisiaj porobić, myślę. Dobra, jestem tuż za nim, więc wyciągam broń. Szybko. I napierniczamy tego typa. Ile tam wlezie w niego. No, ładnie, ładnie, flexuj się dalej tymi mięśniami. Załatwiony, otwizna. Tak właśnie powinno się walczyć w tej grze. I otworzyły nam się drzwi. To trochę wygląda, jakby to był totalnie koniec poziomu. A ja bym pragnął zauważyć, że myśmy jeszcze... No, hej. Nie zdobyli tego one-upa, który miał niby być w tym poziomie jeszcze. Ale się tak zastanawiam, czy tam... Czy nie mógłbym na przykład tutaj wyskoczyć gdzieś mniej więcej? Czy mam jeszcze o wyższy skok? Mam cały czas. Bo tak na dobrą sprawę, tam wygląda, jakby można było jeszcze wejść trochę wyżej. Więc może, jakby się udało. Kurna, ja zaraz stracę całe swoje zdrowie i nic z tego nie wyjdzie. Ale jakbym mógł się tam wdrapać. No księciunio, daj spokój, jepiernicza. Aż tak ciężko. Może jeszcze trochę bliżej drzwi. Przystanie, nie wiem. Ops. No dobra, teraz wyszło dobrze. Ja chyba będę chciał to wczytać. Ale jest tu kładka, kurczę, no. No jest tu normalnie kładka. Poza tym nie widzę nic nigdzie. Na środku jest jakiś filar. Może do niego podskoczmy. Hops. Może tu coś będzie ciekawego ukrytego. Czy nie będzie nic? Mogę na to wejść. Ale wokół tego nie widzę nic. Nie za dobrze. Bo ja trochę nie za bardzo bym chciał wracać na sam kurna start poziomu, żeby szukać tego Pythiona. Nie wiem, skoczę sobie tutaj tako. O! Widzieliście to? Jest tam coś zielonego. Tylko że ja chyba trochę beznadziejnie skoczyłem. No, ja mam zero zdrowia. I będzie strata? Nie jeszcze. Może trochę do tyłu się wycofam. No teraz powinien się wspiąć. Hops. No, elegancko. I jest zielony potion, ale trzeba było się tu wysoko wdrapać do niego. Tyk. Pijemy i co? Pełne zdrowie i plus jedna do butelka. Chyba, czy nie? Nie no, znaczy... My mieliśmy tylko trzy butelki, nie? A teraz mamy cztery. Wydaje mi się, że chyba tak. Chociaż... Kusi mnie, żeby to sprawdzić jeszcze, tak szczerze. A teraz spróbuj tędy spaść i nie stracić zdrowia. No, może jakoś to wejdzie. Ale muszę to sprawdzić, muszę sprawdzić jeszcze te butelki.
Dobra, tak, to jest plus jeden zdrowia. Nic, nigdzie się nie pomyliłem. To teraz wykombinujmy, jak stąd zejść bez straty tego zdrowia. No w końcu specjalnie tu doszedłem, żeby mieć pełne zdrowie i co? I co teraz, nie? Dobra, mam taki pomysł, że mógłbym w sumie przeskoczyć na drugą stronę. I hops, o, no to ekstra. Nie, nie chcę tracić, kurde. Skok zwykły. I na przykład bym nie spadł tutaj tak po prostu, tylko bym podszedł, o, właśnie gdzieś tutaj. Bo tutaj jest taka jakby kolumna, po której chyba można by zjechać bez większej straty zdrowia. O, idealnie. No, to teraz możemy sobie w końcu na spokojnie pójść dalej i chyba rozpocząć tym samym kolejny poziom. Zobaczmy, mogę zapisać na schodach? Droptamy i... Jest i nowy poziom. Superansko. Czy teraz wychodzimy z pałacu? Czy dalej jesteśmy w pałacu? Chyba coś dalej jesteśmy w pałacu i oczywiście, że do nas od razu jakiś chłop biegnie z mieczykiem. Trochę jak ten w więzieniu, ale chyba ma trochę więcej zdrowia, tak mi się wydaje. Dobra, nie daję mu szans, żeby tu próbował nas coś atakować. Naprawdę słabo, że nie trafiają te ciosy. Trzeba pozwolić, żeby naprawdę przeciwnik chociaż trochę podszedł, żeby cokolwiek te obrażenia wchodziły. Ale kiedy podejdzie i go w dobrym momencie trafia, to on nie jest w stanie nic zrobić. Aj, karamba, no i straciliśmy jedną fioleczkę już na start. No złóż. Kurde, no, come on. Dobra, jest, pokonany. Tylko jedna fiolka stracona. Nie jest to duży problem. Nawet nie będę chyba tej walki powtarzał. Z tyłu. W ogóle to jest dobre. Wydaje mi się, że mógłbym tutaj wyskoczyć. Oj, nie mam już skoku dużego. Nieważne. Ale spadł elegancko. Elegancką przepaść. Ale i tak wydaje mi się, że mógłbym tutaj doskoczyć. Come on. To może z wyskoku? Ops. A, chyba jednak nie da rady, niewidzialna ściana po drugiej stronie. Sorry, że tak sprawdzam, ale po prostu bardzo mnie to ciekawi. Nie, to też jest niewidzialna ściana. Dobra, to nieważne. Załóżmy, że nic tam nie ma. Myślałem, że może mogę być jakaś leczka ze zdrowiem ukryta, no, ale chyba nic z tego. W ogóle się porozglądajmy. Kurde, ta grafika wygląda w taki sposób, że nie wiadomo, czy my jesteśmy w końcu jeszcze wewnątrz cały czas tego pałacu, czy już na zewnątrz. Nie no, ale troszeczkę jednak wygląda, że to jest niebo, a my po prostu przechodzimy z jednej wieży do drugiej. I cały czas zwiedzamy pałac. No, okej, okay, no dobra. Ciekawe, co będzie później. W sumie w drugiej części też na początku był pałac. Znaczy na początku nie było pałacu, było coś innego, ale... No, zmienialiśmy jednak swoje położenie między różnymi miejscami. A to były jakieś właśnie jaskinie. A to jakaś świątynia, nie? Ciekawe, czy i w 3D coś takiego będzie. Czy też opuścimy pałac, żeby gdzieś tam wchodzić w inne miejsca. No zobaczymy. Gra jest długa, więc wątpię, żeby tutaj całość siedziała w pałacu. Raczej gdzieś jeszcze będziemy chodzić w inne miejsca. Czy mnie się tam w ogóle chce schodzić? A, w sumie? Dobra, zejdźmy. Jeżeli cel w tej misji obecnej, w tym poziomie, jest taki, żeby wspiąć się gdzieś tam jak najwyżej, to wydaje mi się, że zejście niżej to będzie dobry pomysł na pozwiedzanie. Zwyczajne. A w ogóle to mógłbym w sumie sprawdzić, kiedy mamy kolejny potion, w którym poziomie. Okej, taki zwiększający zdrowie. No, jeszcze będziemy musieli do niego trochę poczekać. Kolejne około chyba 3 poziomy, albo coś w tym stylu. Woda. Znowu mleczna? Czy to było tylko w drugim poziomie? Nie no, zwykła. Możemy trochę popływać. W końcu możemy na luzie popływać, nie? I pozwiedzać, co tu się znajduje. A nie znajduje się tu nic. Zwykła sadzawka, basenik. No to takie... Może co rozumiem, baseny. Dla szlachty i tak dalej. I tam widzę kolejnego zioma. A co się stanie, jeżeli spróbuję do niego podejść na klęczkach? Tak od boku. Czy też mnie zauważy, czy... Czy jednak nie zauważy mnie? Jeszcze trochę bardziej, po lewej.
głupia pochodnia, kurwa. O, jaja. Naprawdę nie wiesz, że mnie nie zauważył, nie? Oni są mega ślepi, ci wrogowie. Dobra. Tak, tak, rozglądaj się, dużo ci to da. Wyciągaj mieczek. I w lewo, 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 żeby nie mógł się w stanie ogarnąć. Dobrze. Mogę tak pokonywać wrogów, nie? Nikt nie ma z tym problemu, nie wygląda to widowiskowo. Ale za to jakie skuteczne. No i czego on tu bronił? Zamkniętego przejścia. Nie opłacało się tu przychodzić. Nawet nie opłacało się z tym gościem walczyć. Strata czasu kompletna. No chyba, że... To teraz wygląda w taki sposób, ten poziom, że tutaj będziemy musieli przyjść później. Bo widocznie trzeba jednak tam w rozwidleniu skręcić w prawo, a nie gdzieś to sobie zwiedzać w dół. I prawdopodobnie gdzieś tam będzie wajcha, która mogłaby nam podnieść te kraty. Bardzo logiczne. Ach, mogę takie rzeczy wycinać, no ale dobra. Nie jest to tak dużo do nadrabiania, więc bez przesady. Patrz, o, tu już mamy nowe miejsce. Które może byliśmy i przez sekundę, ale nieistotne. Czy te ostrza będą się na mnie ruszać? I będą próbować ściąć mi głowę? Oj tak. Oj tak, będą próbować to robić. Oczywiście nie dadzą rady. Bo jestem sprytny. A naciśnięcie tego przycisku... Nie mam bladego pojęcia, co zrobiło. Więc pójdźmy sobie jeszcze trochę dalej. Kurde, te ostrze to są tylko w jednym kierunku, w kierunku tego guzika. Ale się probiło. Ała. Ups. Czy zapisywałem grę? Całe szczęście tak. To na to kurna wpadł, gościu. A mogę na przykład do tego podejść, żeby to się odpaliło? Tak. I teraz się podnieś. I możemy przejść. Sprytne. Tak jak w jedynce kurna i dwójce. Ostrza. Takie same się w końcu pojawiły. Tylko teraz nie mam naciśniętego guzika. Nie wiem, czy to nie sprawia, że tutaj mnie coś nie omija. Kurczę, kurczę, kurczę. No nie wiem, na razie się tu wespnę. Zobaczmy. Ale coś sądzę, że może być ważny ten guzik jednak. Więc trochę nie najlepiej, że go o tak omijam. Chociaż to jest drugi. Teraz to ja nie wiem, co on w ogóle zrobił. To jest kolejna taka gilotynsa? Chyba nie, dobra. A, to mogę sobie zejść na spokojnie. Tylko po co właśnie? O, chyba wiem. Dobra. Ja mam teraz taki pomysł. Wróćmy się z powrotem do tej gilotyny. Nie dajmy się przez nią zabić. I spróbuję nacisnąć jeszcze ten drugi guzik. Może on nam otworzy to przejście, które tam było. Co go bronił ten chłop. To w ogóle też wygląda, jakby można było tu się wspiąć i tak dalej. Książę, czy przypadkiem nie ma nawet takich wystarczająco wysokich skoków, aby się tam dostać? Nie trzeba by przechodzić przez te wszystkie pułapki. Dobra, cyk. No teraz nacisnąłem dwa guziki. Czy to cokolwiek robi w kontekście tego poziomu, czy nic na nic? Trzeba sprawdzić. Rety, nie odpalają się w ogóle te pułapki? Najpierw sprawdźmy, czy tutaj się nie otworzyło przejście na przykład. Bo było tam przecież jedno. Nie wiem, co ten księciu odwalił, zanim jeszcze ta gilota nie doszła. Trup, trup, trup do góry. Otworzyły się to przejście, wow. A ja sobie spadłem w przepaść. No to ładnie, co to za balon? Co to za tekstury? Ej, karamba. Dobra, jeszcze raz. Tam jest fajna lina. Będzie można się po niej wspiąć. I możesz się gdzieś dostać. Znowu do kolejnej dźwigni. Kierki to parajdowe zwiedzania. Kuźwa, co ja zrobiłem najlepszego na świecie. Chyba wiem, o co tutaj chodzi. Kurna. Ale jaja. No nie. Wiedziałem, że nie warto zapisywać, ja pierdzielę, ale jajca. Wiecie, co się teraz stanie? My umieramy praktycznie. Bo nie mogę nic zrobić w tej chwili. Rety, jaj, mój kurna łeb po prostu, nie?
No trzeba będzie cały ten poziom od nowa, ale to wam już szczędzę. O Jezu. Ciekawe, czy uda się mniej zdrowia stracić. Dobra. Całe szczęście nie musiałem drabiać od ostatniego poziomu i zdobyć potionu, bo po prostu mogłem umrzeć i w sumie dawało mnie na początek. Czyli tylko trzeba było dwie walki. No dobra. A teraz taki myk. Wydaje mi się, że trzeba najpierw nacisnąć ten przycisk, a potem ten na dole. I wtedy będą dwa przejścia otwarte, będzie można przez nie przeskoczyć, przywisnąć i wszystko co najlepsze. Więc wciskam to. I teraz szybko, no odskakuj do tyłu. Szybko, musimy się szybko przedostać tam. I teraz Zetka. Żeby się nie wszystko... żeby cię nie przyciśniły te ostrza. Drugi przycisk naciśnięty. Teraz napierniczamy. To szybciutko. Tutaj jest ta gilotyna. No, spadaj, dobrze. I... czy się uda? Napierniczamy znowu, jak najszybciej. Drzwi otwarte. Skok. Shift. Udało się. Jesteśmy po drugiej stronie. Uff. Aha. No ale trzeba było. Parkura. A udało się za pierwszym podejściem. Wystarczyło niewyzrąbanym. No i co my tu mamy? Piękna lina. Na sam szczyt. Pewnie trochę niżej. Ale wciąż wysoko się wspinamy. No jest kurde wysoko. Na balkonik. Jakaś kolejna walka? Czy jednak ta dźwignia nasza domniemana, do której mieliśmy dojść? Nie wiem. Mogę w sumie wspiąć się jeszcze wyżej. Ale już to się nie opłaca, jak widzą, bo się lina kończy. No dobrze. Do tej tam wieży byłoby śmiesznie dojść. Dobra, cyk. Fajnie, że książę automatycznie spada na platformę. Nie trzeba się martwić, że coś spadnie w przepaść albo coś w tym stylu. To są pułapki, prawda? Nie? Nie wiadomo? Jednak pułapki. Ale musiałem to kurno sprawdzić. No bo nie wiem. No jakoś tak... No widzieliście sami, wyglądało to niestandardowo. Ale nie wiedziałem, czy to faktycznie będzie pułapka. O, mamy kolejnego gościa, którego możemy załatwić z ukrycia. Super. Ale ta gra normalnie rozpieszcza. No, pierwszy przycinek w poziomie był faktycznie ciężki, bo trzeba było z nim normalnie zawalczyć. Ale tutaj, kolejni. No to już nie ma takiej potrzeby. Dobra, cyk, 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 cyk. O, kolejny z włócznią. Załatwione, proszę bardzo. Nawet nie zdążyła się muzyka rozgrzać. No cóż. I ty też kurna potiona nie upuściłeś? Co za franca. Normalnie. Będą mi żałować potiona. O, a już tutaj wiem gdzie jesteśmy. Czekaj, ja tam na dół nie spadałem w sumie, ale chyba nic tam nie ma. O kurna, tylko tam też widzę jakby jakieś przejście było zamknięte, ale z drugiej strony widzę niby korytarzyk. Więc może... Ops. Coś tu jest dobrego. Jest potion do życia niby. I są jakieś dalsze przejścia. Dobra. No to golnijmy. Może to nie będzie tym razem nic niebezpiecznego. Dobra, jest. Czy wygląda, że niebieskie potiony chyba trochę przywracają zdrowia, ale tylko jeżeli mamy przynajmniej jedną butelkę pustą. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to działa. Tak to wyglądało przynajmniej do tej pory. A co? My tu mamy kolejne łaźnie. O, ciul! Ale się podziało. To nie ma pułapki czy czegoś? To dokładnie jest pułapka. A tu jest na przykład ukryte przejście. Uf, ledwo przeżyłem chyba. Ale jakby... Myślałem, że to inaczej będzie wyglądać. Biedny książę Persji. Mogę na to wejść? Byłoby śmiesznie całkiem. Mogę. Kto tam chce mi zabroni, nie? Bo ja chciałem zobaczyć, co tam wyżej jest, ale... A, tam wyżej chyba nie ma nic. Chyba nieważne. I to taka i pułapka i tak... I tak mieliśmy tu zejść, najwidoczniej. Nie, myślałem, czy tam jeszcze jakiegoś przejścia nie ma. Ale to już w sumie nieważne jest zupełnie. Ważne jest, co to tutaj znajdziemy. Kurde, te małe takie korytarzyki, do których trzeba się dostać tutaj jakimiś innymi małymi korytarzykami i przejściami małymi. To wszystko mi się tak kojarzy, kurde, z Harry Potterem drugą częścią na PC. To też tam były takie poziomy, gdzie trzeba było przez miniaturowe
korytarzyki przechodzić. Zwłaszcza wyzwanie Scourge, czyli no, nauka drugiego zaklęcia z całej gry. Bardzo mi to przypomina, a zresztą w sumie pierwszego zaklęcia też mi to nawet przypomina trochę. I wciąż nie wiem, gdzie jesteśmy w sumie. Dobra, pójdźmy na razie tutaj, może w tą stronę. Bo jeszcze chciałbym zobaczyć, czy to na pewno to miejsce, co myślę. Tak. Tutaj przyszliśmy z tą liną. I tam nas zassało, pułapka. To spoko, to mi w sumie nie zależy wracać. A teraz zobaczmy, jakie przejście nam się tutaj odblokowało. Nowe zupełnie. Nigdy nie odwiedzone wcześniej. Dźwignia, przykładnia. Dobra. Na pewno coś zrobi niesamowitego dużego. Nie wiem, czy niesamowitego, ale coś nam tam otworzyło na dole. O, nie wiem, czego ta gra w sumie w tej chwili oczekuje, mam to spaść. Nie wiem. Rozglądajmy się troszkę. Tam wygląda, jakby jakiś ziomek stał. No, tak piksele się ruszają. Trochę tego nie kupuję, że mam tutaj spaść i stracić zdrowie. Ale wiecie, dla dobra nauki można sprawdzić. Czy faktycznie dużo stracę w ten sposób? Tak, zdecydowanie tak. O, ale widzę już tam podpowiedź bardzo. Wiecie, nieironicznie nawet mi ten schok śmierci trochę podpowiedział. Bo zobaczyliśmy, że jest tam gościu z włócznią. Czyli to oznaczenie mniej więcej tyle, że trzeba po prostu się wrócić na sam start. I przejść przez to przejście, które wcześniej myślałem, że trzeba będzie właśnie jakąś dźwignię otworzyć, ale wcześniej widziałem. I czy tu przypadkiem nie ma wody? Żebym tak mógł na łatwiźnie po prostu zeskoczyć? Dokładnie tak. O tyle to jest ciekawe, że wydawało mi się, że do tej wody trzeba było dojść jakoś dalej. Że ta woda nie była w okolicy schodów, a jednak była. Bo tuż pod nimi, tak na dobrą sprawę. Dobra, trup tamy. No i no jest przejście otwarte i jest tam jakaś osobowość. Dobrze, ile mamy w tej chwili? Minut? 22. No dobra, możemy sobie jeszcze trochę pozwiedzać. Dużo czasu. Ona się śmieje ze mnie. I wskoczyła do wody. O! Co do załadowania? Już kolejny poziom? Tak szybko? Pałac, część trzecia. Czyli to byłby poziom... chyba... Kurna, szósty już? Czekaj, bo czwarty to była z tą biblioteką, piąty to było przed chwilą i teraz jest szósty. Okej, okay, to jeszcze nie będzie Potiona, bo Potion jest w siódmym. Tak sądzę. Jeżeli nie, no to lipa. Ale dobra, save'y mam powiedzmy, że rozłożone. Chociaż w ostatnim to tam chyba raz tylko zapisałem. Na innym save'ie niż quick save'ie na jedynce. Jak myślicie, pewnie powinienem za tą śmieszną laską podążać. Ona mi w ogóle przypominała tą, co tak tańcowała na tej imprezce na samym początku gry w cutscence. Ale czy to ta sama dokładnie? No nie wiadomo. No ale czy ja w ogóle będę mógł tam dojść jakoś łatwo? Niby tutaj jest taka wysunięta platforma. No ale ja trochę nie wiem, czy tam książę może doskoczyć. W sumie nie mamy innego wyboru niż spróbować, chyba. No, trochę chyba trzeba będzie się cofnąć. Dobra, to wystarczy raczej. Hopsni, cięciunio. I będzie na nas czekać w baseniku, pokąpiemy się razem. Czy nic z tych rzeczy? Hops. O kurde, ja chyba wiem, o co chodzi tutaj w tym poziomie. Trzeba będzie za nią popłynąć. Właśnie wsiną dal tutaj i się przy okazji nie utonąć. A może odblokować coś? Aha, ale to było oszukane. O, widzicie, nas kobieta uszukała. Jednak nie warto było wchodzić do tej wody i nawet nie wiem, czy w ogóle teraz chcę do niej wchodzić. Jeżeli tam mają być takie wciągające pułapki, które nas praktycznie z wiatrem, znaczy z tym, z prądem wody zaciągają,
No to wątpię, że to jest nasz główny cel obecnie. Trzeba będzie coś wykombinować, może zablokować tą wodę jakąś, albo dać jej odpływ, albo cokolwiek. Albo zablokować wpływ, albo w ogóle wyłączyć te ostrza. Bo nie wiem, jak to mogę inaczej nazwać. I to też wygląda jak ostrze. To, czy to mnie zabija? Nie wiem, ale nie za fajnie. Kurka wodna. No wciąga mnie ta woda normalnie. Nawet księciuniu, musisz trochę być mocniejszy. I teraz wyjdź tędy. Kurwa. Spokojnie, dawaj. Ach, dobra, udało się. Ale kurna, przerąbane. Czy ja to widzę dokładnie to, co chcą widzieć? Dokładnie tak, mamy kolejne strzały. Czyli możliwe, że znowu zagadka związana ze strzałami, albo gra po prostu silnie próbuje nas namówić, żebyśmy w końcu z nich skorzystali. Nie ma, zbieramy. Wystarczy mi, że wykorzystałem już dwa razy chyba strzelanie, żeby rozwiązać jakąś zagadkę. Jeżeli będą kolejne razy, to ja nie chcę przed nimi tych strzał stracić. O, no to nie ma mowy. Czy tutaj jest po drugiej stronie tego coś jest, cokolwiek? Też nic, kurde, nie ma. Jedyne miejsce, w którym mogę się udać, to jest tam. Gdzie ten strażnik niby pilnuje? O, widzieliście, już się przykurna zaczął obserwować. Nie ma, gościu. Ja tu sobie na spokojnie przejdę, a ty nic nie możesz zrobić. Co to za chłopy? Ty, kolejni bibliotekarze? O, ciekawe. A co to bibliotekarze mogą chcieć robić? Może nam coś powie ciekawego? Please, don't harm me. I am but a simple monk. Our faith is not in allegiance with King Asan. Czy on coś mówi, żebyśmy mieli kogoś nie skrzywdzić, bo jakaś religia? Dobra, nie wiem, będę musiał to się dowiedzieć w napisach i odniosę się do tego przy okazji na początku kolejnego odcinka, ponieważ w tym sobie skończymy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy i streamy. I na razie.